proszę powiedzieć, skąd wziął się pomysł na to, na stworzenie silnika? Kiedy to się wszystko zaczęło? Zaczęło to się w roku 1971, kiedy zacząłem chodzić na prawo jazdy. I wtedy na tych szkoleniach zobaczyłem przekrój silnika, który mi zwrócił uwagę na działanie siły na tłok w tym układzie silnikowym. Cały czas myśl była tego typu, że ta siła działa w niekorzystnym miejscu. No i od tamtego czasu ta myśl zaczęła mi po prostu się w głowie rozwijać. Zacząłem jeździć po targach poznańskich, z konstruktorami rozmawiać i tak dalej. Mogę się tym pochwalić, że z Politechniką Częstochowską podpisałem umowę i wspólnie złożyliśmy wniosek do Urzędu Patentowego na sposób zasilania mojego silnika, który przede wszystkim ma za zadanie obniżyć temperaturę całego układu w granicach 200 stopni, czyli jest możliwość obniżenia czterokrotnie temperatury całego układu. Czyli ma to wpływ bardzo korzystny na mechanizmy, na części i tak dalej, które nie pracują w granicznych temperaturach. Poprawia bardzo dużo sprawność, jak i poprawia moc. Miałem kontakt z Francją, z biurem, które współpracuje z firmami, tak jak General Motors i z francuskimi firmami, jak również okazało się, że z Tajlandii były jakieś sygnały, ale przysłali mi taką umowę skonstruowaną na prawie szwajcarskim. A tam którą... były jakieś konkretne propozycje? Czy... Znaczy się, propozycji jako takich jeszcze konkretnych nie było, ponieważ to już było parę lat wstecz. Jeszcze takiej wiedzy jak w tej chwili na temat tego swojego wynalazku nie miałem, ze względu na to, że dopiero po konsultacjach z Politechniką Częstochowską, z profesorem Szwają, myśmy to wspólnie przeanalizowali, on nadał kierunek temu, wskazał, na co trzeba zwrócić uwagę, co trzeba z tym zrobić i jak najlepiej to wykorzystać. I dlatego może i dobrze się stało, że tak jest. No, prowadzimy również rozmowy i były dwa miesiące temu z firmami japońskimi. Konkretnie były spotkania i tak dalej, były przekazane pewne materiały. Chociaż no nie za bardzo mi to leży, że to gdzieś może wymknąć z kraju. No, krótko mówiąc, dobrze by było może, żeby to się tu tym zająć, tylko problem podstawowy, tu wchodzimy już na przemysł, nie ma firmy w Polsce, która by zrobiła od podstaw silnik. Tego mojego silnika zasada działania, jak tu na tym modelu widać, wygląda w ten sposób, że praca następuje na każdą łopatkę, czyli na jeden obrót wirnika następuje cztery razy praca, czyli odpowiada to silnikowi ośmiocylindrowemu. Jak również widać po wielkości komór, że komora ssania jest dużo mniejsza od komory rozprężania. Czyli tu sprawność pod względem spalania paliwa jest jak gdyby zachowana pod tym względem, że ten proces zaczyna i kończy się w tej komorze. Łopatki, które tu są wysuwane i pracują, o, nie dotykają gładzi cylindra. Zasilany byłby sprężonym powietrzem i gaz ziemny, gaz propan-butan i tak dalej.